co gramy? Tak? To się przesuńcie kawałeczek. Widać. Widać. Ja nie wiem, po co my w to gramy. No co on w to gra, bo ja się patrzę w komórkę. Tak, on się patrzy w komórkę, a ja jestem na drugiej nocy i mam zamiar przejść do piątej. Mam zamiar przejść wszystkie pięć nocy. Nie wiem, jak to zrobię. Nie wiem jak i nie wiem czy, ale wiem, że zrobię. Masakra, nie. Niech spoczywa w pokoju Prince. Tak, Prince nie żyje. Straszne. Ale na szczęście zdążyłem kupić płytę przed jego śmiercią, bo teraz ktoś powoli wytrzymał. Teraz wszyscy mają łowcą Prince'a. Wszystkie mnie do tego skazali. Ale to kurde było Purple Rain. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so whatever. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Hey listen, that one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. It would cause a system restart or something. Come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. That glitch might have carried over to the newer models, too. One more thing. Don't forget the music box. I'll be honest. I never liked that puppet thing. It's always thinking. It can't go anywhere. I don't think a Freddy mask will fool us. So just don't forget the music box. Anyway, I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Super. Zostań tam, gdzie jesteś. I zniknął nam ten. Okej. Hello. O, słyszę hello. Hello. It's me you're looking for. O, tu jest to ziomeczko. Jest taki dźwięk, który się nagle pojawia, którego się strasznie boję i nie mam bladego pojęcia, do czego on służy. Czy rzeczywiście do zastraszenia mnie?
O, patrz. Kto nas przywitał? Nie. Music box. Cześć, baloniarz. Maseczka. No, nam podać nic na niego nie daje. Zaraz się zostanę zastrapowany, co się zatakuje. Stary, ja już jestem poddenerwowany. Przestań się śmiać, chłopie! Wypadł stąd! Wiedziałem, że w końcu wyskoczy na mnie. Z czego rżysz? O, matko. Nicze. Nie, jeszcze jedno. Długo w to nie wytrzymam. Ale to jest naprawdę głupia. I ja dobra. Się nie odzywam, żeby klimacik podnieść. No, tak, klimacik, sracik. Ja tu gram we FNAF-a, próbowałem go wcześniej nagrać, a ten mi puka. Się zestrałem, jeszcze paliw szczekał. Myślałem, że... Gruzem dostałem normalny po skarpetach, człowiek. Dobra. Przez pierwszą godzinkę jest spokój. Przynajmniej w teorii. Naprawdę mnie tam... Świnia pieprzona. Ośle ty jeden. Teraz to minuta 7.50, żebyś sobie zobaczył, co zrobiłem wcześniej. Zobaczcie na jego minę. Z rodziną to najlepiej na zdjęciach, mówię wam. O, znowu jestem pieprzony. Ja już robię po portach, nie? To mogłem poczekać do tego momentu, żeby pojechać, bo... Czemu się przemyblował, widzę. Dwóch mamy na wylocie, baloniarz też zniknął. Który możemy trzymać? Po piątek. Też 2 godziny. Po 6.
karta. Sukces! Ale na dzisiaj to koniec. Do zobaczenia w następnym odcinku.